Telewizja Małopolska, Marzena Gargas, zapraszam na serwis informacyjny. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego planuje utworzenie Poprackiego Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska w Rytrze. W placówce będzie można uzyskać informacje na temat walorów przyrodniczych i turystycznych regionu oraz uczestniczyć w zajęciach i warsztatach edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu. W Rytrze powstanie Poprackie Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. To jeden z trzech obiektów tego typu, który ma znaleźć się na mapie województwa w najbliższych latach. W ekocentrum będą realizowane działania z zakresu edukacji przyrodniczej i środowiskowej. Odeszliśmy od podejścia dyfuzyjno-polaryzacyjnego na rzecz zrównoważonego zarówno społecznie, gospodarczo, jak i kulturowo, ale też terytorialnie rozwoju. W związku z tym staramy się te inwestycje, które rozpoczynamy, lokalizować je po prostu poza miastem Krakowem. W Krakowie już jest wystarczająco dużo różnych instytucji wojewódzkich. Teraz czas na tak zwaną prowincję. Powstanie ekocentrum w Rytrze to dla gminy Rytro bardzo duże wyróżnienie. Jest to jedno z trzech ekocentrów w Małopolsce, więc jak widzimy, jest to taka promocja dla Rytra i dla okolicy. Siedziba ekocentrum w Rytrze znajdzie się w zmodernizowanym budynku dawnego przedszkola. Rozpoczęcie remontu planowane jest na 2022 rok, a jego koszt wynosi 5 milionów złotych. Przez wiele, wiele lat nie było pomysłu na zagospodarowanie tego terenu. Wiadomo, że działka jest bardzo atrakcyjna w centrum naszej gminy. Udało się, że tak powiem, dopiąć ten pomysł, żeby siedziba powstała w Rytrze, w tym właśnie budynku, który się omen omen mieści przy głównym szlaku beskidzkim. Za stworzenie obiektu odpowiada Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska tutaj w Poprackim Parku Krajobrazowym będzie miało na celu przybliżenie mieszkańcom, turystom tych wartości przyrodniczych, które są najcenniejsze tutaj dla Beskidu Sądeckiego. Inwestycja w Rytrze to część planu na realizację całej sieci ekocentrów w Małopolsce. Kolejne mają znaleźć się w Krakowie oraz w Jastrzębiu. Wszystkie łączy jeden cel – edukacja w temacie ochrony przyrody zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Ta edukacja jest bardzo ważna, zwłaszcza tu w sercu Poprackiego Parku Krajobrazowego. Ważne jest to, żeby właśnie młodzi ludzie, którzy mam nadzieję będą tu przychodzić, będą korzystać, będą się uczyć, jak przyroda wygląda rzeczywiście. Małopolska ma największą ilość parków narodowych w Polsce, ma ogromną ilość rezerwatów, ma zachowaną Puszczę Karpacką i świetnie, że będziemy mogli pochwalić się i pokazać to uczniom, dzieciom, dorosłym w Polsce i w Europie. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska. W Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie powstało Małopolskie Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z PAST. Zabytkowy budynek został gruntownie zmodernizowany, powstały nowe oddziały, m.in. anestezjologii i intensywnej terapii, czy też ośrodek zajmujący się diagnostyką i leczeniem dzieci z poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych. Po prawie trzech latach intensywnych prac przebudowano Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie. 25 marca nastąpiło oficjalne otwarcie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FAST. To największa od 140 lat przebudowa realizowana na terenie szpitala. Koszt inwestycji to 40 milionów złotych. Szpital Świętego Ludwika będzie jednym z najlepszych szpitali w Polsce, bo spełnia dwa zasadnicze warunki. Ma bardzo dobry lokal, na wysokim poziomie wykończony, zmodernizowany, ma bardzo dobre wyposażenie, czyli różne urządzenia medyczne, no i ma bardzo dobrą kadrę. W związku z tym spełnia te wszystkie warunki, które musi spełniać szpital, który jest, no jeżeli nie najlepszym, to jednym z najlepszych
szpitali tego typu w Polsce. Budynek został gruntownie zmodernizowany i zyskał dodatkową kondygnację. Powstały nowe oddziały, m.in. anestezjologii i intensywnej terapii, a także chirurgii dziecięcej oraz blok operacyjny za prawie 1 000 000 zł. Bardzo ważne jest to, że w przeciągu ostatnich 3 lat Szpital Dziecięcy Świętego Ludwika nabrał nowych jakby możliwości, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Praktycznie kompleksowo wyremontowany cały szpital. Wartość zadania ponad 40 milionów złotych. Jesteśmy zadowoleni, że szpital ma bardzo dobre notowania, ale przede wszystkim notowania wśród samych dzieci. A to, że jest zmodernizowany, że ma nowoczesny sprzęt, to tylko potwierdza fakt, że dbamy o to, żeby zdrowie naszych najmłodszych, ale tak aby wszystkich pacjentów było na jak najwyższym poziomie. Na naszych oczach powstało wielkie dzieło. Będzie kontynuowane w postaci naprawdę najwyższego standardu usług medycznych skierowanych do tych naszych najmniejszych pacjentów. W ramach przebudowy szpitala powstał także jedyny w skali kraju ośrodek zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem dzieci z poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych. To jest jedyny taki ośrodek w Polsce, który zajmuje się kompleksowo tego typu przypadkami. Mamy tutaj opiekę psychologiczną, psychiatryczną, pediatryczną, neurologiczną, logopedyczną, czyli jakby wszechstronną opiekę nad takim pacjentem. Ja tu jestem od zarania dziejów, bo tutaj robiłam pierwszy stopień specjalizacji, więc dla mnie jest takie porównanie i taki szok właściwie, jak wyglądało to wtedy, a jak wyglądało w tej chwili. Także rewelacja. Jestem bardzo usatysfakcjonowana. Kwota wsparcia z budżetu województwa małopolskiego wyniosła niemal 3,5 miliona złotych. Natomiast w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej ta wojewódzka lecznica otrzymała środki na zakup sprzętu medycznego o wartości ponad 2 milionów złotych. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach podpisały porozumienie, dzięki któremu obie placówki mają działać na rzecz popularyzacji i kształcenia zawodowego. W szkole pojawi się nowy kierunek o specjalności dietetyka i fitness, a uczniowie będą mieć dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez Wydział Technologii Żywności. Dwudziestego 3 marca podpisano porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Małopolską Szkołą Gościnności w Myślenicach a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness to kierunek, który pojawi się w szkole prowadzonej przez województwo małopolskie. Staramy się wspierać tego typu działania, które są z jednej strony innowacyjne, ale z drugiej strony też umożliwiają młodzieży, uczniom nabywania tej wiedzy praktycznej i tej wiedzy takiej merytorycznej, którą będą mogli wykorzystać podejmując pracę zawodową. I myślę, że ten kierunek specjalności dietetyka i fitness jest kierunkiem bardzo przyszłościowym i też uczniowie, którzy będą opuszczać mury naszej szkoły, nie będą mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Uczniowie zrekrutowani do klasy objętej patronatem Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego będą mieć m.in. dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez jednostkę. Nasza współpraca to oczywiście kroki, które dają możliwość uniwersytetowi pozyskanie ewentualnych studentów. Nam natomiast, tak jak wspomniałem, daje gwarancję pełnego rozwoju młodzieży, lepszego zdania egzaminu, ale przede wszystkim zdobycia takiej wiedzy, umiejętności, które będą przydatne w ich życiu zawodowym czy życiu prywatnym. Współpraca z wykładowcami Uniwersytetu Rolniczego pozwoli zapoznać się z ofertą studiów i nadać dalszy kierunek rozwoju absolwentom szkoły średniej. Bardzo chętnie przyjmujemy absolwentów tego typu szkół, dajemy im możliwość uzupełnienia kształcenia, podnoszenia chociażby swoich kwalifikacji i w gruncie rzeczy staną się cząstką naszej społeczności akademickiej. Będzie to autorski program przygotowany przez naszych pracowników i nasi pracownicy będą ten program realizowali. A więc jest to jakaś forma promocji, ale też forma popularyzacji nauki, zainteresowania młodzieży. Dzięki tej specjalności, która zostanie utworzona w Małopolskiej Szkole Gościnności, będziemy kształcili kadry, które za kilka lat opuszczą mury szkoły i będą tak naprawdę służyły i pracowały na rzecz Małopolan. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.
Kocham Polskę to konkurs skupiający się na wspieraniu wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowaniu dumy narodowej oraz rozbudzeniu wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski. Województwo Małopolskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pod nazwą Kocham Polskę. Zarząd przeznaczył na realizację wybranych zadań kwotę w wysokości 200 tysięcy złotych. Konkurs, który jest dedykowany organizacjom pozarządowym, podmiotom pożytku publicznego, takim jak koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, parafie. To są wszystkie podmioty, które często mają taki kontakt bezpośredni z mieszkańcami lokalnych ojczyzn i też znają pewne uwarunkowania historyczne, które występują w poszczególnych częściach województwa małopolskiego. Głównym celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego zarówno dzieci, jak i młodzieży. Ma na celu wsparcie patriotyzmu, pamięci historycznej, wiedzy z zakresu historii, nie tylko tej, którą małopolscy uczniowie zdobywają w szkole, ale przede wszystkim tej wiedzy historycznej regionalnej na temat tradycji, na temat kultury. W ramach konkursu zlecane będą między innymi zadania z zakresu przygotowania materiałów edukacyjnych, organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej czy współpracy z gminami i powiatami na rzecz wychowania w patriotyzmie. Na razie mamy trzecią falę i zdaję sobie sprawę, że w związku z obostrzeniami część działań nie będą w stanie organizacje pozarządowe zorganizować, ale myślę, że w związku z tym, że projekt jest przewidziany na realizację do końca roku, uda się również zorganizować koncerty patriotyczne czy też spotkania dla dzieci i młodzieży, gdzie będzie przekazywana wiedza, informacja na temat naszej historii, też będzie budowana swego rodzaju wspólnota narodowa. Zadania realizowane w ramach oferty nie mogą zaczynać się wcześniej niż 1 maja i kończyć później niż 17 grudnia 2021 roku. Termin składania ofert upływa natomiast 23 kwietnia. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis.